Mafia. Party game. Gry na imprezę. Wyprodukowane przez Granna. Gra przeznaczona dla grupy od 7 do 22 osób. W wieku od 8 do 99 lat. Gra została opracowana przez Vittorio Corleone. Projekt graficzny i ilustracje wykonał Piotr Socha. W pudełku znajduje się instrukcja, w której dokładniej wytłumaczone są zasady gry. 21 żetonów postaci, w tym jeden agent, 15 policjantów oraz 5 mafiozów. Znajduje się tam również 30 kart gry, które są potrzebne w wersji rozszerzonej. Zagramy w podstawową wersję gry. Weźmie w niej udział 11 graczy, czyli jeden mistrz gry, jeden agent, 2 mafiozów i 7 policjantów. Na początku wybierany jest mistrz gry, który jest osobą prowadzącą. Ja chcę, mogę? Gracze losują żetony. Każdy patrzy, kim jest, nie pokazuje innym swojego żetonu, ani nie podgląda. Gracze są podzieleni na 2 grupy. Celem każdej z nich jest wyeliminowanie przeciwników. Zaczynamy grę. W naszym mieście Spytown grasuje mafia. Bandyci terroryzują miasto. Naszym celem jest rozbicie gangu i zaprowadzenie porządku w mieście. Teraz poznajmy się bliżej, dlatego niech każdy z nas niech się przedstawi. Dobry wieczór. Ja nazywam się Jack Kowalski. Moi rodzice przyjechali do Spytown z Podhala. Ja już się tutaj urodziłem. Pracuję w policji jako krawężnik. No i co najważniejsze, wczoraj szczęśliwie się ożeniłem. Ja nazywam się Susan Magłego i jestem z Iwandi. Przepraszam, skąd? Z Iwandi. I jestem fotografem policyjnym. Ja nazywam się Samuel Goldstein, niedawno przyjechałem do Spytown i od niedawna pracuję w policji. Dziękuję bardzo. Już późno. Idziemy spać. Wszyscy zamykać oczy. Mistrz gry sprawdza, czy wszyscy mają zamknięte oczy. Wtedy prosi agenta o otworzenie oczu. Budzi się agent. Agencie, wskaż, kogo chcesz sprawdzić. Budzi się mafia. Mafia poznaje się. Mafia wybiera, kogo chce zabić. Dobrze. Mafia zasypia. Mafia, żeby nie zostać rozpoznana podczas tej fazy, zachowuje się jak najciszej. Może porozumiewać się jedynie za pomocą gestów. Miasto się budzi. Tej nocy stała się straszliwa rzecz. Zabito naszego towarzysza, Ferdynanda. O nie! Co się stało? Znaleziono go martwego ze sztyletem w sercu. Byłem uczciwym policjantem. Osoby zabite nie mogą do końca gry się odzywać. Teraz zaczyna się dyskusja. Każdy ma prawo do głosu. Może oskarżać i bronić się. Podczas tej fazy nie wiadomo do końca, kto jest mafiozem, a kto policjantem. Każdy policjant musi działać po części sam. Za to mafia działa razem. Musi to jednak robić tak, aby nikt się nie zorientował. Musimy pomścić tą potworną zbrodnię. Czy macie jakieś oskarżenia? Ja chciałam powiedzieć, że mam podejrzenie. Otóż wczoraj wieczorem, kiedy wracałam ze spaceru do domu, przechodziłam obok sklepu z bronią i zobaczyłam tam panią Gretę. Co? Co pani mówi? Tak, widziałam tam panią i nie mylę się. Czy ktoś ma jeszcze jakieś oskarżenia? Tak, ja mam.
Otóż, jak widać, mam złamaną nogę, więc ogólnie całymi dniami siedzę przy oknie i obserwuję ludzi. Wczoraj wieczorem był dość mały ruch na ulicy, ale i zwróciłam na uwagę na panią w różowym. Słucham? Tak, właśnie tak. Jak wchodziła do naszego bloku, chwilę później usłyszałam krzyk na górze, męski krzyk. No i się skończyło i później oczywiście całe zamieszanie policji i tak dalej. A ktoś ma jeszcze jakieś oskarżenie? Ja prowadzę śledztwo w sprawie zabójstwa tego pana. Gdy byłem na miejscu zbrodni, znalazłem koralę, który podradowałem Marii na dowód mojego uczucia. Nie byłem świadom, że jest w stanie zrobić coś takiego. Czy ma ktoś jeszcze coś do dodania? Nie? Dziękuję. Teraz policjanci zdecydują, kogo postawić w stan oskarżenia. To zrobimy głosowanie. Kto uważa, że pani Greta jest winna? 3 głosy. Kto uważa, że pani w różowym jest winna? 2 głosy. Kto uważa, że pani Marii jest winna? 4 głosy. 2 najbardziej podejrzane osoby, które zebrały największą liczbę głosów, są poddane w stan oskarżenia i będą miały szansę na obronę. Dobrze, to zapraszamy do obrony. Ja pierwsza? Pani Greta, zaczyna. No ja chciałam powiedzieć, że gdy byłam w tym sklepie, to kupowałam nóż Kowalskiej nowy. Więc nie wiem co pani, może pani ma coś z głową, może pani uważa, że to sztylet. Dobrze, teraz prosimy panią Marii do obrony. Oczywiście, pani coś powiem. Ten mężczyzna po prostu jest nieszczęśliwie zakochany i mści się teraz, a korale mam na sobie. Dochodzimy do momentu, w którym musimy zdecydować, kogo wyeliminujemy. Gretę czy Marii? Zaczniemy głosowanie od Grety. Dwa głosy. Kto głosuje na Marii? Osiem głosów. Marii, zostałaś wyeliminowana. Jestem mafią. Zobaczcie, nie wiem, nie znaczy. Moi ludzie mnie pomszczą. Pogrążeni w smutku po śmierci Ferdynanda, ale pełni nadziei, ponieważ udało nam się wykryć członka mafii. Idziemy spać. Miasto zasypia. Gra kończy się, gdy wyeliminowani zostaną wszyscy policjanci, w tym agent lub wszyscy mafiozi. Życzymy miłej zabawy.